Hejo, hejo, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. I słuchajcie, dzisiaj przybywam do Was z filmikiem. To nie będzie vlog. Będzie to dosłownie taki filmik krótki, stacjonarny, który gdzieś tam Wam przeplotę, przepletę. Pomiędzy właśnie vlogi. Niektóre z Was piszą do mnie, że Aga, pokaż, gdzie jest ten filmik, gdzie Ty nagrałaś przymierzanie tej sukienki, którą miałaś na Instagramie, nie mogę znaleźć linka. Wiem, że nie możecie znaleźć, być może dlatego, że na Instagramie pokazałam Wam się po prostu tylko na relacji. Natomiast pokazując Wam unboxing, tam wstawiałam Wam na YouTubie właśnie w poprzedniej części linki. Widzę, że znowu mi obraz fisiuje, słuchajcie. Tych rzeczy jest 3 i postanowiłam, że dzisiaj pokażę Wam, jak one wyglądają na mnie. Przypomnę Wam, o jakich 3 rzeczach mówię. Pierwszą z tych rzeczy, jedna jest już odłożona na bok, gdyż jest to rzecz, którą już widzieliście u mnie, ponieważ zamówiłam ją niepotrzebnie podwójnie. Będzie to ta czarna tunika z takim jednym ramionczkiem cieńszym, z długim rękawem. Znajdziecie ją u mnie i w Try On Haulu, i miałam ją też na evencie, więc jest też ona na zdjęciu, słuchajcie, na Instagramie, ale też macie do niej link w poprzednich filmach z unboxingiem z Shein, więc to będzie ta czarna, później miałam białą. Także tym razem zamówiłam jeszcze 3 rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy to jest taki podkoszulek, taka koszulka. Jak wiecie, teraz w ogóle jest taka mania, taka moda. Nie wiem, taki trend na napisy, na nadruki, na rzeczach, bo to w sumie tyczy się i sukienek, i bluzek, i wszystkiego. No i tym razem postanowiłam wybrać taką, o takim bardzo nietypowym kolorze. Wydaje mi się, że on chyba lepiej jednak by pasował, słuchajcie, do brunetki. Jakoś tak chyba mnie nie poniosło. Chociaż mimo wszystko i tak go będę nosić, znaczy tą bluzkę będę nosić, ale wydaje mi się, że aż nie aż tak do końca chyba mi w tym kolorze. Chyba lepiej mi w jakichś takich niebieskich, fioletach i różach. Ale zaszalałam. Także taka bluzka z takim nadrukiem. Jeżeli chodzi o ten nadruk, on wygląda na taki, który byłby przyprasowywany. Pokażę Wam ją z bliska. Ja ją mam w rozmiarze, słuchajcie, M i jestem przekonana, że wejdzie w nią S-ka, M-ka i mała L-ka. Oczywiście najpierw Wam teraz przypomnę, pokazuję za chwilę, nie wszystkie wskoczę, czyli te 3 rzeczy. Druga rzecz, jest to cudowna sukienka, bardzo piękna na lato. Kojarzy mi się ona właśnie, to jest taki troszeczkę styl boho, nie wiem, tak mi się przynajmniej kojarzy. I ona mi tak się kojarzy z taką sesją, słuchajcie, nad morzem, na jakiejś łódce albo przy jakimś, wiecie, w jakimś porcie. Może Wam porobię takie zdjęcia, jak będę w Polsce, zobaczymy, nie wiem też, czy ją wezmę. Ale to jest taka sukienka z pozoru nijaka. To jest ten taki materiał, słuchajcie, jak taka, jak flanela, jak pielucha flanelowa. On jest taki bardzo rozciągliwy. To jest materiał, który kiedyś był bardzo w modzie. Ja pamiętam, że miałam też taką bluzkę i to właśnie wygląda na takie, wiecie, taki bardzo obciskujące, ale one się bardzo nadają. Kiedyś takie bluzki były bardzo modne. Widzę, że moda wraca, wcale się nie dziwię. I ona wygląda tak. Tutaj, jeżeli chodzi o biust, ja się tak troszeczkę obawiałam, że tutaj to miejsce pod biustem jest takie dość skromne. W sensie, że wiecie, ja wybrałam sobie rozmiar chyba M. Tak, M-ka. Bardzo proszę, mamy tutaj meteczkę. Rozmiar M. Mamy też metkę Shein, z czego ja już powiedziałam i będę powtarzać, że bardzo się cieszę. Możemy ją nosić jako hiszpankę, możemy ją sobie nałożyć normalnie na ramiona. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o materiał, słuchajcie, tejże sukienki, zaraz może Wam to znajdę. Co my tu mamy? 70% bawełna i 30% nylon. Tak ona wygląda, ma tutaj wiązanie w dekolcie. Jak wskoczę w nią, to Wam coś pokażę. Ja znalazłam sobie taki patencik, gdyż pokazywałam Wam na Instastory, że ona po prostu tutaj prześwituje, więc no dla dziewczyn, które mają po prostu, nie mają problemu z tym, I nie wstydzą się, to będzie naprawdę super sexy, ale ja jednak nie jestem na tyle odważna, żeby ją chyba założyć, słuchajcie, bez stanika. Wydaje mi się, że nawet w Hiszpanii, gdzie temperatury są dość wysokie i tak naprawdę może nie byłoby aż to tak bardzo widoczne,
to myślę, że i tak bym się chyba lekko powstydziła. Także albo jakieś nakładki, albo. I teraz ciężko stwierdzić jakie, dlatego że ten materiał prześwituje. Ja mam taki stanik i mam takie rozwiązanie. Ja jeszcze nie wiem, dopiero z wami to przymierzę. Taki mam staniczek, to jest po prostu takie o, i tutaj jest całe jakby poklejone. Ja już go używałam, więc dlatego, no nie będę wam tutaj świecić, ale on już był używany. Nie wiem nawet, czy się jeszcze przyklei. Ale myślę, że taki stanik powinien być fajnym rozwiązaniem. Nie wiem, sprawdzimy za chwilę na żywo. Pierwszy raz z wami to zrobię, no bo innego rozwiązania nie widzę, bo albo tylko jakaś haleczka, podszewka, ale też ciężko w to wszyć, albo nie wiem. No i trzecia rzecz, słuchajcie, to jest sukienka, sukienka, w której być może wyjdę w sobotę, ale tego jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanowię. Bardzo fajna, bardzo skromna, bardzo efektowa. Mówiąc skromna, miałam na myśli prosta. Dlatego, że ona jakby tutaj nie ma nic skomplikowanego, tylko czekajcie, chcę tutaj ładnie wam to zademonstrować, dlatego muszę tutaj to poodplątywać, bo mi się co nieco zyplątało. Czekajcie, czy teraz już jest dobrze? Nie, jeszcze nie jest dobrze, jeszcze to. Okej, łańcuszki się mi tu po prostu splątały. O, ta sukienka ma wyglądać w ten sposób, że tutaj te trzy łańcuszki. One mają wisieć po prostu na plecach. Ja nie wiem, jak to tutaj z waszej perspektywy widać. Czekajcie. O, i jest ona taka, wygląda troszeczkę jakby była przeźroczysta, i ja się też tego bałam, ale nie prześwituje. Naprawdę wygląda bardzo fajnie. Zresztą wam się podobało, jak wam wstawiłam właśnie zdjęcie na story. Tu widzę, że akurat mi jedno coś się tak odczepia. Nie wiem dlaczego. W sensie, że chyba o jedno oczko dali za daleko. No dobra, w każdym razie tak to ma wyglądać. Tutaj ona ma taki właśnie fajny dekolcik, bardzo lekki, przyjemny materiał. Wydawało mi się, że będzie kusa krótka, ale okazuje się, że jest naprawdę spoko. No i to jest taki materiał, o, ale jak widzicie, bardzo cieniutki. Tu widać nawet, o, przeźroczyste, takie trochę, widać trochę jakby, wiecie, ślad moich rąk, więc muszę wam powiedzieć, że no w niej może być widoczny każdy jakiś tam mankamencik, ale za chwilę wam pokażę, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. No i jak widzicie, tutaj całą właśnie robotę robią te łańcuszki. Ja tak naprawdę skusiłam się na nią ze względu na te łańcuszki. One mi się tutaj najbardziej spodobały. Także tą sukienkę mam również w rozmiarze M. I bardzo się cieszę, bo eska mogłaby być bardzo opięta. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak wskoczyć w pierwszą z rzeczy. Biorąc pod uwagę, że mam na sobie spodnie, zaczniemy sobie od podkoszulki. Przymierzę wam po prostu tą koszulkę i za chwilę wam się pokażę, jak ona wygląda na mnie. No i dobrze, jak możecie zauważyć, bluzka prezentuje się tak. Jeżeli chodzi o długość, to ma ona bezpieczną długość, dlatego że ja, jak widzicie, ja lubię bardzo spodnie biodrówki, a ona jest taka, o, tu mam pępek, pas, ona nachodzi mi spokojnie na spodnie, także naprawdę fajnie. Tak ona wygląda, zwykła podkoszulka, nie ma tutaj jakby nic specjalnego. Jeżeli chodzi o materiał, to też może wam zaraz powiem. 100% bawełny. Może i tak, słuchajcie, jest taka fajna, jest taka nadająca się, jest rozciągliwa. Mam nadzieję, że w praniu, tylko to nie ulegnie zmianie na gorsze oczywiście. Jeżeli chodzi o ten nadruk, wygląda on bardzo efektownie. On jest, jak widzicie, taki, widać ten połysk na tych naklejkach, bo to jest takie właśnie prasowane. No mam nadzieję, że wam się spodoba. Wiem, że opcja kolorystyczna tam była w kilku kolorach. Teraz nie pamiętam jakie, ale wszystkie linki będziecie miały zdecydowanie tutaj w opisie. Pod filmem. Teraz przyjdzie czas może na tą. Także teraz przymierzymy sobie tą białą sukienkę, spróbujemy to zrobić z tym staniczkiem i za chwilę wam się pokażę. No i okidoki, słuchajcie, wskoczyłam w tą sukienkę z tym stanikiem. Ten stanik jest tak ciulowo dopasowany, właśnie tak jak mówię, ten tutaj skrawek materiału niestety musicie jakoś sobie podopasowywać, żeby tutaj jakoś fajnie to zagrało. Jak widzicie, ja mam cielisty kolor i mimo wszystko to jakoś tam prześwituje, zwłaszcza tutaj, gdzie się kończy. Także nie wiem, jakie będzie najlepsze rozwiązanie. Ja za chwilę wam pokażę. Mam oczywiście ciemną bieliznę, więc tutaj oczywiście nie zwracajcie na to uwagi. Ale taką założyłam, jaką miałam. Tutaj oczywiście metka klasyfikuje się do obcięcia. Długość spódnicy jest bardzo bezpieczna, bo nie jest ona wcale taka mini, nie jest taka krótka. Można ją sobie jeszcze bardziej wyciągnąć. Ona wtedy będzie taka bardzo, bardzo ołówkowa. Tak bym to rzekła. No i co? No i tak ona wygląda. Tak wygląda z bliska. Tak wygląda to marszczenie.
Oczywiście bieliznę jasną, wiadomo, no a tak wygląda ta góra. Także tylko i wyłącznie tutaj u góry należy coś mimo wszystko zadziałać, słuchajcie, bo tak być nie może. No nie wiem, ja tutaj sobie zerkam tak w lusterko i nie jest to źle, nie wygląda to źle, ale wydaje mi się, że też nie wygląda to do końca dobrze. Nie wiem, czy to jest kwestia, słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy to jest kwestia po prostu może ściśnięcia bardziej też tutaj tego dekoltu, nie wiem, zaraz sprawdźmy to. Mówię, no ja mam je w kolorze takim cielistym, jeżeli chodzi o ten staniczek taki naklejany. No nie wiem, no nie ma tragedii. Na pewno wolałabym wyjść bardziej tak niż bez stanika, bo bez stanika to tak jak mówię, no niestety, ale sutki prześwitują. Albo jakiś może jeszcze w innym kolorze, może biały po prostu ten taki staniczek. Ale ogólnie wydaje mi się, że naprawdę wygląda bardzo efektownie, bardzo ładnie. Nie wiem, no nie mam się do czego przyczepić. Na pewno ją założę. Fajna, wakacyjna sukieneczka, taka leciutka. Tutaj bardzo ładnie to właśnie wygląda. Tutaj fajne zakończenia. Te gumki nie są wcale ciasne. Wydaje mi się, że naprawdę robi fajne wrażenie. No i do opalonego ciała oczywiście będzie wyglądała też fantastycznie. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Widzę, że gaśnie mi cały czas światło i się pali, i się gaśnie, i się odsuwam, i przesuwam. I znowu coś jest nie tak z ustawieniami i nie mam pojęcia co. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wszystkie linki, tak jak mówię, będziecie miały w opisie pod filmem. A na końcu przypomnę oczywiście o zniżce. Także za chwilę wskakuję w sukienkę numer 2, w rzecz numer 3 i Wam się pokazuję. No i okidoki, jestem w sukience numer 2, a ogólnie w rzeczy numer 3 i ona mi się bardzo podoba, słuchajcie. To jest fantastyczna, słuchajcie, kreacja na wieczór, na wyjście, na cokolwiek, na kolację, na balety, jak kto woli. Trzeba oczywiście uważać, ja pewnie tutaj zastosowałabym naklejki mimo wszystko, no jednak bym się bała, niby to wszystko ok, ale jednak wiecie, na kolacji człowiek siedzi normalnie, natomiast na baletach człowiek tańczy i tak naprawdę skupiając się na tańcu, nie skupiamy się często i gęsto na tym, że gdzieś tam coś może nam wylecieć, jak to się mówi, wiecie, wypaść spod kontroli. No, także tak ona wygląda, też nurki, w sensie te tutaj łańcuszki robią całą robotę. Jeżeli chodzi o nią w całości, już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Tak ona wygląda. Jest bardzo przyjemny materiał, nie obciskujący absolutnie. Tak wygląda z boku, tak wygląda z tyłu. Oczywiście, wiadomo, można sobie ją tutaj niżej podciągnąć. Nie jest ona za krótka, bo zakrywa nam tak naprawdę tutaj cały tyłek. Ja mogę sobie jeszcze śmiało jeszcze do dołu to pociągnąć. Także tutaj jest ona bardzo luźna, jeżeli chodzi o eskę, myślę, że też byłaby na mnie dobra. Ale właśnie o co chodzi z tymi łańcuszkami, już Wam pokazuję, tak one wyglądają. No trochę u modelki one chyba były troszeczkę bardziej tak pociągnięte na dół. Nie wiem, może to kwestia, że modelka była jeszcze szczuplejsza ode mnie, ale naprawdę sukienka robi wrażenie. Jest przepiękna, jest bardzo wygodna, dlatego że jest bardzo leciutka. Ten materiał jest taki bardzo... No bardzo przyjazny, taki bardzo przyjemny do ciała. Przyjazny może źle brzmi, ale przyjemny do ciała jak najbardziej. Także to były moje wszystkie wybrane rzeczy. I tak jak mówię, tutaj można sobie śmialusieńko. Tutaj jest taka podszeweczka, co prawda, tutaj pod spodem, ale można sobie śmiało tutaj właśnie takie dwie naklejki. Wtedy tutaj jakby to miejsce będzie zabezpieczone i będzie się tak trzymać przez cały wieczór. Dajcie znać, która z tych rzeczy tym razem Wam się najbardziej spodobała. Wszystkie linki będziecie miały w opisie, oczywiście pod filmem. Do czego ja zachęcam, zaglądajcie, wybierajcie. A jak coś przykuje Waszą uwagę i jak czymś Was zainspiruje, to będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie zdecydowanie o zniżce na AGA015. Macie 15% zniżki na cały asortyment na stronie SHEIN, również na kosmetyki. Także życzę udanych zakupów. Mam nadzieję, że te rzeczy tak samo Wam się spodobają, jak ja. Jestem zadowolona ze wszystkich trzech. Plus oczywiście właśnie te dwa gagatki kosmetyczne, również zakupione na SHEIN. Także polecam Wam, zaglądajcie, bo naprawdę, naprawdę warto. O tym będzie jeszcze oddzielny filmik, ale to myślę, że za chwilę.
W sensie, że za jakiś czas. Także zrobimy sobie test, zrobimy sobie swatchowanie, zrobimy sobie jakieś pierwsze wrażenie, zrobimy sobie makijaż. Będziecie mogły bliżej się przyjrzeć. Dzisiaj nie mogłabym tego zrobić, bo byłam na rzęsach, więc nie mogę malować oczu. No, także to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi. No i co? Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, do usłyszenia i pamiętajcie, zaglądajcie zawsze w opisy pod filmami. Tam będą kryły się kody zniżkowe. Buziaki, bajo, bajo!